Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam na foodbooka, co jem w ciągu całego dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się też spodoba, bo tu wiecie, żadnych odkryć na pewno nie będzie. Chciałam pokazać, co przykładowego jem w ciągu dnia. Staram się, żeby to było dosyć zdrowe, żeby jednak pojawiały się tam warzywa, bo próbuję zrzucić kilka kilogramów. Różnie bywa z tym, bo bywają również zachciewanki, no ale jednak próbujemy obydwoje z moim mężem zresztą, żeby jak najzdrowiej jeść, ale żeby to też było smaczne i przyjemne dla nas, a nie wiecie, męczarnia po prostu przy każdym posiłku. Mam nadzieję, że coś tu dla siebie znajdziecie, no i już zaczynamy od śniadania. Na śniadanie będzie owsianka. Ja najczęściej jadam owsiankę na śniadanie, bo zwyczajnie bardzo lubię, a w takiej wersji to już wyjątkowo. Tutaj mam płatki owsiane, takie bioorganik, moja mama ostatnio mi przysłała, które gotuję na wodzie. Do tego łyżka stołowa niesłodzonego masła orzechowego dla protein, łyżeczka do herbaty oleju kokosowego dla zdrowych tłuszczów i przy okazji ten olej daje taki fajny, kremowy smak tej owsiance. Również łyżeczka będzie syropu z agawy dla oschłodzenia i 1/4 łyżeczki cynamonu, ponieważ cynamon jest po prostu idealny do owsianki. I na górę pójdą truskawki, to jest zdecydowanie mój ulubiony dodatek do owsianki. Takie śniadanie mogłabym autentycznie jeść codziennie, uwielbiam. Dajcie znać, czy lubicie owsianki, czy uważacie, że są już przereklamowane. Na lunch będę robić sobie sałatkę. Bardzo często robię sałatki, ponieważ są zdrowe, łatwe w przyrządzeniu i bardzo łatwo mi je zapakować, jeżeli to jest akurat dzień mojej pracy. No i ostatnio króluje u mnie jarmuż. Niesamowicie mi posmakował, ale tylko i wyłącznie, jeżeli wetrę w niego oliwę z oliwek i sól himalajską. Wtedy robi się ten jarmuż taki miękki i bardzo, bardzo smaczny. Taka surowa wersja mi kompletnie nie smakuje, więc jeżeli spróbowałyście i też Wam nie smakuje, to polecam spróbować taką wersję. Do tego będzie jeszcze pomarańczowa papryka, pomidor, awokado, żeby jakieś zdrowe tłuszcze były. No i proteiny to jajka i pieprz właśnie do jajek. Lunch już gotowy i wygląda bardzo kolorowo i apetycznie. Użyłam tutaj 2 garści jarmużu i tak jak mówiłam, natarłam go oliwą z oliwek i dodałam sól himalajską. Naprawdę zmienia smak. Do tego połowa pomidora i połowa papryki i 1/3 awokado. I posypałam troszkę pieprzem właśnie jajko. Więc pychotka i idę zajadać. Mój dietetyk tutaj mi ustala dietę. No. Na przekąskę dzisiaj będzie czekolada, bo mam smaka i to z 85, więc gorzka. Ja lubię, oczywiście wolałabym mleczną, ale wiecie, próbuję zrzucić troszkę kilogramów, więc taka też może być. I w zależności od dnia na przekąskę lubię też jabłko z masłem orzechowym albo hummus z marchewką. No ale dzisiaj mamy czekoladkę. Obiad będzie zdecydowanie mniej zdrowy niż poprzednie posiłki, ale chodzi za nami od dawna już enchiladas i w końcu będziemy robić, kupiliśmy taki zestaw, wiecie, tutaj gotowe tam jest wrapy i sosy w środku i trzeba dodać właśnie tylko kurczaka i ser i będziemy właśnie piec, ale mówię Wam, tak strasznie mi się chciało, więc nie było opcji, musieliśmy sobie to zrobić. Obiadek gotowy, ale myślę, że dołożymy sobie do tego może na boczku jakąś sałatę, żeby troszeczkę, wiecie, warzyw zjeść. Ale o Jezu, jak to pachnie, więc zabieram się za jedzenie. Dajcie znać, czy lubicie. Jeżeli na koniec dnia planuję trening, a dzisiaj taki planuję, to piję po treningu szejka proteinowego i tu mam taką firmę PHD Smart Protein, ja to kupiłam w bucie o smaku czekoladowego brownie, więc taki mały deserek na koniec dnia w nagrodę za dobry trening. Można właśnie tu dolać wody jako shake, ale jak dodacie mleko, to będzie mousse. I w ogóle tu z tyłu jest strasznie fajny przepis na czekoladowe brownie i planuję je zrobić, bo dlaczego wy nie? Więc to byłby mój ostatni, że tak powiem, posiłek, jeżeli właśnie trenuję, to zawsze sobie jeszcze piję szejka. Dziękuję ślicznie, kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że pomysły Wam się spodobały i widzimy się w kolejnych filmikach. Pa, pa!